Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, krótki, ale bardzo ważny news. Otóż po wejściu dzisiaj na stronę AW przecieram do tej pory oczy ze zdumienia, muszę powiedzieć. Panowie zaproponowali bardzo, ale to bardzo duże obniżki na wszystkie praktycznie zestawy, te główne. Pamiętacie, pewnie robiłem zawsze materiał z okazji pojawiania się jakiegoś zestawu czołgów. I mamy tutaj MercPack, IcePack i WolfPack, prawda? Najciekawsze jednak jest to, że zaproponowane tutaj zniżki są ogromne, po prostu są ogromne. Nie wiem, czym to jest spowodowane, także tutaj jestem bardzo poruszony. No i muszę powiedzieć, że marketingowcy Obsidianu stanęli na wysokości zadania, jest to bardzo fajnie obmyślona promocja, która z jednej strony daje graczom coś tańszego, ale z drugiej strony spowoduje też zwiększony przypływ gotówki, oczywiście dla obsydianu i zaraz Wam to wytłumaczę. No, jest to świetnie zrobione, ale najpierw podstawa. Otóż podstawa jest taka, że dzisiaj, 28 maja, od godziny 19 będzie można zakupić sobie jakieś tam zestawy. Tutaj widzicie najciekawszą rzecz, czyli Zniżki. Zestaw wszystko w jednym: 85% zniżki. Słuchajcie, zaraz zobaczycie, co w tym zestawie jest. Merc 50%, czyli za pół ceny rewelacja. Ice Pack: 50%, czyli również za pół ceny. No i jedynie Wolfpack ma tylko 12% zniżki, ale to jest zrozumiałe, bo jest to pak najnowszy, prawda. Także tutaj, dlatego pewnie nie zrobili również 50%. Bardzo ważną rzeczą jest to, czyli specjalną ofertą będzie pakiet wszystko w jednym, z uwagi na to, że będzie można kupić ograniczoną ilość paczek 100 paczek dla obydwu serwerów tylko. Podczas tej wyprzedaży panuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. I teraz uwaga to też jest istotne. Paczki można zakupić tylko za złoto, czyli nie na takiej zasadzie, że wchodzę do gry. Przepraszam, nie wchodzę do gry tylko na stronie normalnie kupuję sobie za kasiorę. Tylko najpierw trzeba będzie kupić golda na swoje konto. I to jest ciekawe. Wszystkie paczki są przypisane do konkretnego serwera. Wybierajcie rozsądnie. Jeżeli już posiadacie te pojazdy, bądź którykolwiek z nich, otrzymacie rekompensatę w złocie z odjętą zniżką za pakiet. I to jest ciekawe, więc tak: wietrzenie magazynów i zobaczcie, że wszystko w jednym zestaw zawiera wszystkie zestawy i to jest przecena niesamowita. Wartość 35 tysięcy golda, ale ponieważ zniżka jest aż 85%, to można to kupić za 5 tysięcy golda. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was wiąże nadzieję z Armored Warfare i po prostu gra mu się podoba i wie, że będzie grał, no to ta paczka jest. Absolutnie fantastyczna za 5000 golda. Nie chcę mi się teraz sprawdzać, ile kosztuje 5000 golda, ale pewnie z 80 zł, no to to jest rewelacja. Dodatkowo mamy zniżki na merca. I to są te pojazdy. Przecena z 9425 na 4,500 Również moim zdaniem jest to świetna oferta. Icepack. Czyli mamy tutaj 5 czołgów i również jest fajna przecena 8175 na 4000. To są bardzo, bardzo korzystne oferty, moim zdaniem. Wolfpack. No niestety tutaj jest troszeczkę gorzej, tutaj są też lepsze pojazdy, bo zobaczcie, że jest piątka, siódemka, siódemka i siódemka. No i tutaj jest przecena z 18 tysięcy golda na 14 400, no to biorąc pod uwagę te wcześniejsze, dla kogoś może się, komuś może się wydawać, że to jest mało, aczkolwiek każda osoba, która chciała kupić po normalnej cenie tego Wolfpacka, no to ma 20% golda w kieszeni. I teraz, co jest najciekawsze w tej ofercie. Moi drodzy, to jest bardzo fajnie pomyślane, I ja zawsze lubię z boku tak obserwować, jak te firmy, i to nie tylko oczywiście Obsidian, ale tutaj PRYM ewidentnie w wyciąganiu Kasiorki wiedzie wG. To chyba e, prawie wszyscy z was grają albo grali, więc zdają sobie z tego sprawę. Ale tutaj też jest fajnie pomyślane i specjaliści z WG na to nie wpadli akurat. Na czym polega myk, że tak powiem? Otóż na tym ograniczeniu do 100 paczek dla obydwu serwerów. Co prawda nie jest tu sprecyzowane i nie wiem jak to czytać, czy 100 paczek tylko tego zestawu wszystko w jednym, czy też 100 paczek wszystko w jednym, merców, icepacków i tak dalej. Obniżka jest potężna, słuchajcie, no potężna. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony to źle dla tej firmy pewnie, no bo rynek nasyci się tym. Ale o co chodzi? Ponieważ nie można tego zakupić za golda, tylko wcześniej musicie kupić sobie złoto. A, źle powiedziałem. Ponieważ nie można tego zakupić za kasiorę tylko wcześniej musicie kupić golda, to wiadome jest, że dla wszystkich nie starczy, prawda? Nie wiadomo, ilu ludzi będzie chciało to kupić, więc przypuśćmy, że ja chciałbym kupić. W tym momencie muszę zapłacić za golda. Jednak jeżeli bardzo dużo ludzi się na to rzuci, to wiadomo jest, że te 100 paczek, zresztą 100 paczek, tu można jakąś teorię spiskową zrobić i to może być nawet 5 paczek, prawda? Czy 10, czy 500. Nie wiadomo ile tego, bo nie jesteśmy w stanie tego policzyć po prostu, ale ja kupiłem już golda, wchodzę na stronę, wszystkie paczki wyprzedane, więc zostaje z goldem, z którym nie mam co zrobić. Zagrywka jest, no z punktu widzenia gracza, pewnie i kiepska i mnóstwo ludzi się zdenerwuje, że kupi sobie golda, a na przykład paczek nie starczy. Natomiast... Patrząc właśnie z boku, z punktu widzenia marketingowego, uważam, że jest to fantastyczna sprawa. <laughs> bardzo, bardzo mi się podoba tego typu zagranie. Widać, że ktoś tam jednak pieniędzy za darmo nie bierze, i wymyślając to, powoduje zwiększenie sprzedaży. Naprawdę fajne. A jeżeli miałbym coś wam polecić, to Wolfpack, no to są wysokie, wysokiego poziomu czołgi, siódemki tutaj nie będę ani namawiał ani odradzał natomiast wszystkie te paczki czyli trzy pierwsze wszystko w jednym merc i ice pack uważam że bardzo opłaca się kupić po takiej zniszce 50% gdyby to były tylko jakieś bardzo niskiego poziomu czołgi to tam powiedzmy no na pewno zdarzy się kiedyś promocja 50% no ale są też tutaj na przykład zobaczcie czołgi w tym pierwszym w mercach szóstego poziomu. Wątpię, czy normalnie będą takie obniżki. Bo na trójki, czwórki to może i będą. I tutaj również jednak jest Leoś szóstego poziomu. Też pewnie 50% zniżki za bardzo nie zrobią. Nie, może na święta, ale kto by czekał do świąt. Także taki newsik. Przypominam datę, bo to bardzo ważne. Dzisiaj, 28 maja, od godziny 19.00 mam nadzieję, że to jest nasz czas to jest Central European Summer Time chyba czyli no nie wiem, czy to jest akurat nas czy jest plus ileś letni czas Centralnej Europy, chyba to jest nasz 19 także moi drodzy, no koniec newsa, jak widzicie chyba jak słyszycie po głosie bardzo się ożywiłem, no bo jest to świetnie pomyślane muszę przyznać i okazja również nie bywała. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.